Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Małgorzata Tatica, jestem z zespołu szkół zawodowych nr 1 w Strzelcach Opolskich. Przygotowałam na dzisiaj różnicę pomiędzy szampanem a winem musującym oraz zasady serwisu szampana. Na wstępie chciałam Wam króciutko opowiedzieć trochę o szampanie. Pochodzi on, taką nazwę może tylko przyjąć wino musujące pochodzące z Szampanii. Tam jest produkowane. Te zasady produkcji są bardzo ściśle określone. Należy tam przestrzegać nawet gęstości sadzenia winorośli, nawet nie do końca zbieranie wszystkich winogron. Trzeba przestrzegać również tego, że zaraz po zbiorze tych winogron należy natychmiast je wycisnąć i potem prowadzić odpowiednią tą produkcję szampana. Szampan jest naturalnie, tak jakby brzydko mówiąc, gazowany, czyli swój dwutlenek węgla otrzymuje poprzez wtórną fermentację w czasie przechowywania szampana w piwnicach w temperaturze 3 do 5 stopni i ta butelka szampana jest odwrócona w kierunku, pochylona w kierunku koreczka i wtedy właśnie powstaje ten szampan. Inne wina musujące, które nie są produkowane właśnie w Szampanii, nie mogą otrzymać tej nazwy szampan i nazywają się po prostu wino musujące. I takie wina z Francji są produkowane, to jest wino musujące Maize, a we Włoszech na przykład Asti Spumante, w Niemczech na przykład Sekt. Także takie wina musujące są takie bardziej sławne. A zapomniałam jeszcze wspomnieć, że szampan jest produkowany głównie z winorośli Chardonnay, czyli tego szczepu winorośli i to jest właśnie najlepszy szczep. Oczywiście te winorośla są zbierane ręcznie. Jeżeli chodzi o serwis, więc myślę, że różnice, czy dobrze zaznaczyłam różnicę, że szampanem można tylko nazwać produkt pochodzący z regionu Szampanii we Francji, a wino musujące to są wszystkie wina inne, które produkowane są poza tym regionem. Czy to jest zrozumiałe? Tak? Tak. Dziękuję. Teraz omówię króciutko serwis szampana. Dzisiaj przygotowałam wino musujące z tego względu, że nie był dostępny szampan. Więc serwis takiego szampana, czy wiecie może w jakiej temperaturze podajemy szampana? Uczyliśmy się już o tym, czy wiecie mniej więcej? 6 do 8 stopni, prawda? Także taka jest temperatura. Niektórzy producenci podają na butelkach, że można nawet do 10 stopni podawać. Jakie kieliszeczki będziemy używać do szampana? Szampan się kojarzy z takim uroczystością, z takim luksusem i bardzo często kieliszki do szampana kiedyś były stosowane do takie płaskie, na wysokiej nóżce, ale koneserzy teraz, współcześni, wolą kieliszki wysokie, wąskie. Dlaczego? Dlatego, że właśnie to, ten szampan się nie wygazowuje. Widać, jak się pięknie perli ten szampan, czyli te bąbelki gazu pięknie ulatują do góry. Również przy takim kieliszku nie traci ten szampan aromatu. Tak. I teraz serwis. Chciałam opowiedzieć troszkę o serwisie. Więc szampan przynosimy na stolik dostawczy albo wózek kelnerski. Już przynosimy w kulerze wypełniony wodą, lodem i wodą. Lodem 1/3, woda pojemności 2/3. I szampan powinien być przykryty również z tego względu, żeby nie tracił właśnie swoich właściwości, bo głównie światło jarzeniowe szkodzi temu trunkowi. Więc przynosimy już w kulerze szampana.
na stolik dostawczy i pierwsze na lewej rączce prezentujemy szampana. Z powrotem wkładamy do kulera. Teraz tak, są dwa sposoby otwierania tego szampana. Można go otwierać bezpośrednio w kulerze, albo można otwierać, wyciągając go z kulera na stoliku dostawczym. Więc ja otworzę go. Pierwsze co, ściągamy tak zwaną banderolkę, żeby nie przeszkadzała otwarciu i usunięciu drucika i koreczka. A te wszystkie śmieci powinny być ułożone gdzie? Uczniowie? Na talerzyku. I wtedy możemy rozpocząć otwieranie. Przytrzymujemy serwetką i paluszkiem już przytrzymujemy korek przy odkręcaniu koszyczka metalowego, który przytrzymuje korek. I teraz nachylając pod kątem 45 stopni, nie obracamy szampana paluszkiem. Oczywiście nie w stronę konsumentów. Dlaczego nachylamy pod kątem 45 stopni? Dlatego, żeby mógł i teraz lejemy przez serwetkę szampana. Oczywiście w ten sposób, żeby nie opierać o kieliszek, żeby nie stukało szkło i robimy, no właśnie, to taki nabór jest. I lejemy delikatnie. Lejemy na dwa razy. Najpierw jedną drugą, jedną czwartą, przepraszam, a potem dolewamy do 3/4, ewentualnie najlepiej do połowy. I resztę oczywiście wkładamy do kulera. Przykrywamy serwetką i delikatnie, no nie tak, za szeroki koreczek. I jeszcze tak, jeżeli jest koreczek naturalny, można koreczek dać do powąchania konsumentowi i oczywiście można też zastosować taką zasadę, że jeżeli szampan jest zamówiony, to pierwsze próbuje szampana osoba zamawiająca, a następnie nalewamy wszystkim innym. Ciekawostką jest to również to, że szampana można otworzyć szablą. Jest to bardzo eleganckie otwarcie szampana, ale trzeba mieć niestety doświadczenie, tak? I szyjka do takiego szampana właśnie powinna być taka wypukła od dołu, z tego względu, że jak tniemy, ucinamy całą szyjeczkę szampana i wtedy powinno się pozwolić szampanowi troszeczkę wypłynąć, z tego względu, że to szkło, które zostaje na obrzeżach butelki, żeby spłynęło razem z tym napojem i właśnie można potem lać tego szampana. Oczywiście trzeba również bardzo uważać, żeby nie dotykać brzegów, bo są bardzo ostre. No to ja bym miała na tyle. Czy wszyscy zapamiętaliśmy troszeczkę o tym szampanie? Wiem, że to jest metoda słowna, jesteśmy w szkole, więc nie możecie popróbować tych szampanów, ale myślę, czy są jakieś pytania? Pod kątem 45 stopni. W
wtedy gaz może się, ten dwutlenek węgla się ulatnia i właśnie to powoduje, że ten koreczek nie powinien szczelić. Koreczek może szczelić tylko w czasie Sylwestra powinien szczelić. I na koniec jeszcze jedno takie powiedzenie Madame Pompadour, że szampan jest jedynym alkoholem, po którym kobieta wygląda pięknie. Dziękuję.